Państwo, witam Was bardzo na spotkaniu poświęconym wyjątkowej osobie. Wczoraj była setna rocznica urodzin najwybitniejszego polskiego pisarza XX wieku. Ja wiem, że możecie mieć zupełnie inne skojarzenia z tym, kto jest najwybitniejszy, ale jeżeli byśmy przyjęli tutaj takie kryterium, że najwybitniejszym jest ten, kogo się przede wszystkim tłumaczyło na języki obce. W przypadku Lema to jest ponad 40 języków obcych. To wcale to nie będą wyższe wymiary, ale właśnie Lem. Możemy przyjąć koncepcję, myślę, że ona jest bezpieczna, że jest to najwybitniejszy polski pisarz XX wieku. Przez długi okres czasu, oprócz pisarzy anglosaskich, był najbardziej poczekany pisarzem science fiction na świecie. Musiało coś się jego wydawnictwo potrafiło w latach 50. czy 60. tworzyć rzeczy, którym się wczesnym filozofom nie śniło. Gdzieś tam znalazłem informację, że w latach 30. kuratorium krakowskie zrobiło testowanie uczniów szkół średnich południa Polski. Lem był najwybitniejszy. Z czego się powiem, teraz powtarzam, musi wynikać. Witam serdecznie gospodarza na tym terenie, panią starostę Wielkopolską, panią Zachodnią. I zaraz chcę panią tutaj też poprosić. Witam również serdecznie dawno widzianą w muzeum ulicę Burmistrza Agnieszka Sienk. Bardziej jest miło, że największy przyjaciel Muzeum w Ratuszu, pani Ania Sawka, również jest z nami. Witam oczywiście też serdecznie wszystkich Państwa. Cieszę się, że mimo pandemii, mimo lęków, które nas otaczają, możemy się spotkać. Chcę tu powiedzieć, spotkanie z wrażeniem sanitarnym. Zakładam, że wszyscy jesteście zaszczepieni. Zanim oddam głos pani Marii, która powie o Państwowie Lemie, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na małej uroczystości, którą planowaliśmy z tej okazji. Chcieliśmy w muzeum taką zasadę, że osoby, które wspierają naszą instytucję, to wspierają w sposób zupełnie bezinteresowny. Nie jesteśmy bogatą instytucją. Żadna instytucja kultura nie jest bogata. Staram się jakoś honorować. I stworzyliśmy taki tytuł Honorowy Pustosz Muzeum w Niemczech. Kilka osób już ten tytuł dostało. Nie tak dawno był to pan Martin Meissner, który tylko w tym roku podarował Muzeum Zbiory najdelikatniej licząc, warto co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. To był zdrowy do życia. Przekazał naszej placówce po to, żeby wszyscy mogli z tym korzystać. Pani Maria co prawda nie przekazała ani książek, ani Maria. Chyba, że zapiszę. Bo jako jeszcze nie wiadomo. Czy nie tam. Ale każdy na swoich możliwości oczywiście. Muszę obiektywnie stwierdzić, że od wielu lat mamy bardzo dobrą współpracę z panią Marią. Organizuje spotkania takie jak te. Pomaga nam w organizacji ruchu turystycznego. Prowadza jako przewodnik, przede wszystkim dzieci. To jest dla nas bardzo, bardzo ważna pomoc. Stan muzeum jest po prostu bardzo skromny i brakuje nam co najmniej 3-4 etatów, żeby móc normalnie funkcjonować, tak jak taka instytucja w takim zakresie działania, z takimi ambicjami powinna po prostu funkcjonować i pracować. Może to się kiedyś zmieni. Czas pokaże. Na razie korzystamy z pomocy naszych wolontariuszy i staramy się ich na możliwości za to uhonorować. Pani Zosiu, chciałbym panią poprosić. Państwo, waszej obecności chciałbym wręczyć pani Marii dyplom, który tam jest napisane.
podziękowanie za szczególne zasługi oraz osobiste zaangażowanie w pracę na rzecz naszej instytucji. Dyrektor i pracownicy muzeum nadają pani Marii Marciniak tytuł kustosza honorowego Muzeum Ziemi Międzynarodowej im. Adolfa Teresa. Składam pani serdeczne gratulacje z okazji otrzymania tytułu honorowego kustosza Ziemi Międzyrzeckiej w imieniu Alfa Kowalskiego. Z tej okazji proszę przyjąć podziękowania za dotychczasową działalność oraz zaangażowanie w rozwój muzeum i powiatu. Życzę pani zadowolenia i satysfakcji z dotychczasowej działalności oraz kolejnych sukcesów w przyszłości. Powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń. Wiem, że pani takowe ma. Niech kolejne lata upływają w poczuciu spełnienia, w dobrym zdrowiu i w pomyślności. Ślicznie. Bardzo dziękuję. Rok 49. Z tego roku pochodzi pierwszy zachowany zespół rysunków Lena. Akurat wybrałam taki, z takich ciekawostek, to narysował kilkanaście wariacji satyrycznych na temat pomnika Fryderyka Chopina. Powstały jako żartobliwy, bezlitosny komentarz do konkursu na pomnik wielkiego kompozytora ogłoszony w Krakowie z okazji roku chopinowskiego. Wpłynęło 47 projektów, a ogólny poziom prac był kompromitujący. Zrezygnowano z wystawienia pomnika. W 2008 roku była wystawa rysunków Lena i w swoich żartobliwych rysunkach Len poszedł dalej niż inni, co pastwili się nad rzeźbiarzami. Len przyznawał nagrody. Na skalę w rysunku wyrył napis Chopinowi kretynowi. To jest jeden rysunek, pierwsza nagroda. Druga nagroda i trzecia nagroda. Lem kończy studia lekarskie, ale celowo nie zdaje egzaminów, bo jak wynika z udzielonych przez niego wywiadów, jego rocznik po skończonych studiach ma dożywotnio być wcielony do wojska. Skończyła się też praca w konwersatorium naukoznawczym na uczelni. Stracił też pracę w miesięczniku Życie Nauki. Stałem się nikim, wspomniał w rozmowie z profesorem Weresiem. Nie był już studentem, nie był jeszcze pisarzem, ani dziennikarzem, ani lekarzem. Więc jego sytuacja w PRL-u wyglądała niekorzystnie. Groził mu wpis w dowodzie osobistym, nigdzie nie zatrudniony. Zawodowy pisarz stosowny wpis dostawał od Związku Literatów Polski. Żeby być przyjętym do związku, należało mieć w dorobku choćby jedną książkę, ale w 49 jeszcze nie miał. Ale miał już sporo nieformalnych znajomości z krakowskimi literatami, by bywać jak oni w Zakopiańskim Domu Pracy Twórczej Związku Literatów Polskich przedwojennej Wili Astoria.
i to mu otworzyło drogę do twórczego spełnienia. W Zakopanem właśnie w roku 50. poznaje Jerzego Pańskiego, prezesa spółdzielni wydawniczej Czytelni. Rozmawiają o literaturze fantastycznej i Pański pyta Lema, czy napisałby taką powieść. Lem odpowiada, dlaczego nie. I rok później, w 51 roku, ukazuje się powieść Astronauci. Pisał ją szybko, bez większej staranności, dla pieniędzy. I być może książka takim wybrykiem z doskoku by pozostała, gdyby nie jej ogromny i niespodziewany sukces. Już zbliżam się do końca, już prawie już jest koniec. Chcę jeszcze powiedzieć, wkrótce po 80. urodzinach powiedział Lem w wywiadzie. Jeśli chodzi o nieśmiertelność, nie może to być ludzki przywilej. W moim przekonaniu po śmierci nie ma nic. Jestem niewierzący. Jestem z wykształcenia lekarzem, znam biologię. Widziałem wiele razy, jak duch ulatnia się z człowieka w miarę zanikania odcinków kory mózgowej. Opowieści o tym, że bliscy patrzą na nas za światów, są dobre dla dzieci. Wszystko ma swój początek i koniec. Po śmierci będzie ze mną to samo, co przed moim narodzeniem, czyli nic. I nie uważam, żeby to był powód do zmartwienia. Wierząc, że życie jest bezwzględnie ograniczone, czyni życie bezcennym i wartym dobrego przeżycia. Mogę poprosić... Stanisław Lem zmarł 27 marca 2006 roku. Miał 84 lata. Pisarza pożegnało kilkaset osób na cmentarzu salwatorskim w Krakowie. Ceremonia była skromna. Urnę z prochami Lema złożono w niepozornym grobie. Na płycie napis Feci what jest u góry napisane. Przetłumaczę, co będę walać język, ale przetłumaczę, zrobiłem co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej. To skromna formuła wybrana przez Lema. Prawdopodobnie wypowiadali ją konsulowie rzymscy przy przekazywaniu urzędu następcy. Lem też zrobił wszystko, co było w jego mocy. Po śmierci pisarza sprzedano około 1,5 miliona jego książek. To ewenement w historii polskiej literatury. Uczynił z literatury na skalę światową narzędzie penetracji najpoważniejszych zagadnień, na jakie napotyka w swym rozwoju człowiek. Niewiarygodny erudyta. Ogarniał szerokie przestrzenie nauki. Był ważny dla intelektualistów, pisarzy, uczonych. Jego proza, eseistyka i publicystyka stanowią inspirację dla każdego, kto stawia pytania o przyszłość świata, perspektywy rozwoju nauki i technologii, szanse penetracji kosmosu, o sposób wykorzystania wiedzy ludzkiej, by ulepszać naszą planetę. Ja chciałam poprosić Łukasza, pana Łukasza, przeczyta Państwu wiersz Ewy Lipskiej do Stanisława Lema właśnie z okazji 80. urodzin. Dla Lema. Zbyt wielka mnie ogarnia trema, kiedy mam pisać wiersz dla Lema. To coś, jak gdyby zagrać szlema, gdy w kartach śladu rymu nie ma. No i do tego science jeszcze, które przyprawia nas o dreszcze. I fiction wokół mknie na cokół, fantomatyczna zupa w oku. I polityka, gdzie libretto, pisane do liberum veto, łabędzim śpiewem się odciska na wirtualnych targowiskach. Wyobraź sobie, mistrzu drogi, że mógłbyś twórcą być od jogi. I w ascetycznej nowomowie stałbyś z narodem swym na głowie. Albo do tego, in concreto, mógłbyś na zawsze być kobietą, albo, co gorsza, generałem, czy, nie daj Boże, kardynałem. Na szczęście geniusz loci siła, kosmiczną dróżkę ci uwiła.
na której talent doskonały rozwijasz dla ludzkości chwalu. Pewnie tej sławy ci zazdroszczą kosmici, którzy czasem goszczą na łamach prasy, anarchiści, futurolodzy i nudyści. Neron z mamusią Agrypiną, owieczka Doli wraz z rodziną. Nieuwzględnione w grawitacji geny rodzimej radiostacji. A ty, obłoczek kosmogonii, pełen dystansu i ironii, słodszych przebywać wolisz w sferach, na szczytach których to Sahera. Ad multos anos, drogi Lemie, najlepszy życzeń przyjm ode mnie. Erupcja zdrowia niech ci służy, ponadczasowo oraz dłużej. Tego ci życzy i dużo więcej poetka lipska najgoręcej. Ilekroć mogę i na to mi mój czas prywatny Facebooku pozwala, z przyjemnością korzystam z tych wszystkich zaproszeń. Pani Magi też również dziękuję, bo pani spotkania to jest uczta dla ducha. Przede wszystkim pani Magi również podpisuje się pod tymi słowami, które nie będą mówić języka, aczkolwiek mądrość życiowa. Moja mama, ona zawsze powtarzała do mnie, że marzenia to jest coś pięknego. Masz i je realizuj. Postaraj sobie cele i podążaj. I tu też wpadł mi ostatnio, no nie przypadkowo, bo Lem nie należy do autorów moich gdzieś jakichś ulubionych. Z racji tego, że czytam dużo, dużo różnych rzeczy, trudnych rzeczy. Wolę literaturę kobiecą, romantyczną, bardziej taką marzycielską, aczkolwiek nie będę jeździć motocyklem, więc niech to nie będzie złudne, bo ja też takiego pazura. Marzenia zawsze zwyciężają rzeczywistość, jeśli na to pozwoli. I to jest, cytując Lema Kongresu Futurologicznego, to jest myśl, która idzie również ze mną przez całe życie, nie znając wcześniej tego cytatu, tego autora, konkretnie tego cytatu. I jak widzę, obserwuję pani te spotkania, pani spełnia te marzenia. Pani ma tak fantastyczne te swoje spotkanie, tak fantastyczną pasję, którą nas wszystkich tutaj zaraża. Proszę zobaczyć, ile jest fanów pani spotkań. I dzisiaj to oznaczenie, które wyręczyła pani starosta i pan dyrektor, to jest swoista, mówiąc tak kolokwialnie, zapłata za to, co pani robi, za to, że pani pokazuje nam, naucza nas, wskazuje, co warto przeczytać, zainteresuje nas pani kulturą, nie tylko tutaj naszej ziemi grzeckiej, ale i też kulturą wielkich polskich ludzi. Gratuluję pani serdecznie tego odznaczenia i życzę wszystkiego bardzo dobrego. Dziękuję. Przyjemne, wspaniałe chwile, za to, że zawsze pani pokazuje nam coś nowego, wprowadza w wielki świat nieogarniony literatury. I życzę pani wszystkiego dobrego, spełnienia wszystkich marzeń, spełnienia wszystkich planów, wszystkich sukcesów i żebyśmy jeszcze niejednokrotnie mogli w tej sali, czy też w innym miejscu w naszym kochanym miejscu spełnić razem z panią czas. Było jeszcze dużo, 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 jeszcze więcej.
Po prostu życzę ci zdrowia, żebyś miała siły do tego wszystkiego, no i żeby się ciągle chciało chcieć. Dziękuję bardzo. Pani Maria powiedziała na Biblioteka Publiczna, oprócz tego dyskutujmy książki, którego pani Maria jest członkiem. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Maria jest również twórcą lokalnym, jest poetką. Wiemy. No, przypominam. Chciałam być pogratulować. Dziękuję. Jeszcze, tak? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję bardzo. Chciałbym zabrać głos, skrytykować. Dzisiaj to miejsce na żadną krytykę. Pan dyrektor lubi. Ja też powiem jedno zdanie. Dziękuję bardzo za tytuł, za odznaczenie, za upominek. Za słodki też to dla mnie ważne. Nie wiem, jak to traktuje tytuł honorowego kustosza, ale dla mnie jest to ważny tytuł. I może powiem jedno zdanie albo fragmentem z mojego wiersza, który ukaże się w kolejnym, drugim tomiku naszego saloniku. Pytajesz. Moja gwiazda z kropli kosmicznego mleka. Niech pozostanie wśród miliona podobnie zrodzonych, by zaświadczyć, że kiedyś byłam częścią Ziemi. Pejdzie.